Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać zainstalowaną tak naprawdę Warp Vision, czyli ScanDoubler od CS Lab. ScanDoubler, jak widać, został zainstalowany w tym miejscu. Dodatkowo jest, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, jest zabezpieczony takim elementem, który tutaj instalujemy tak naprawdę w miejscach, gdzie instalowalibyśmy sanki od dysku twardego. Tutaj skręcając, rozpierają się troszeczkę na zasadzie kołków rozporowych, także ten element się bardzo mocno trzyma. Ja mogę całą Amigę podnieść, trzymając za te sanki takie usztywniające. To jest super rozwiązanie. Automatycznie tutaj pobierany jest pin, czyli jest szpilka, która jest dodatkowo łączona. Jak widzicie, jest to pełna wersja, czyli możemy zainstalować bez Warpa 1260. Warpa 1260 mam w innej Amidze. Tutaj będę testował z kartą PowerPC. Poprzedni materiał jest o instalacji tej karty w Amidze 1200. I tutaj cieszy się nawet sporą popularnością, także no, trochę jestem zdumiony, że taki stary sprzęt jeszcze wzbudza emocje, nie tylko moje, co mnie bardzo cieszy. Więc mamy tutaj zainstalowany ScanDoubler. Tutaj, jak widzicie, zamiast tradycyjnego dysku 2,5-calowego mam moduł SSD, tak naprawdę z wyjściem na IDE44. I co tutaj, na co tutaj warto zwrócić uwagę? Jest to pełna wersja, czyli bez Warpa może pracować lub z Warpem. Tutaj podłączamy samego Warpa. Tutaj, gdzie widzicie, to złącze. To złącze dostałem, także jak najbardziej można to podłączyć. Ale co jest ciekawe, mamy tutaj, jak widzicie, output, czyli wyjście HDMI. To Wam później pokażę, jak to wygląda, ale jest i wejście, także można tutaj dodatkowe urządzenia podłączyć, jeśli ktoś tam ma przykładowo emulator procesora 68000, to jak najbardziej można tutaj podłączyć i pilotem wtedy można zmieniać źródło między emulowaną kartą graficzną a ScanDoublerem, czyli wyjściem tutaj z Amigi. Więc jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, jak widzicie, ale coś mnie jeszcze mocniej zaskoczyło. Zobaczcie, to złącze i tutaj idzie nam taka ładna taśma. Ja sobie tutaj oczywiście lubię mieć porządek, więc sobie to wszystko pospinałem. Idzie bezpośrednio do tego miejsca, a są tutaj podłączone dwa cincze. I co ciekawe, te cincze podłączyłem, jak widzicie, tutaj do źródła dźwięku. Także wygląda na to, że jeśli ja tutaj dostarczę dźwięk, to tą taśmą ten dźwięk przejdzie dokładnie na wejście do tego ScanDoublera i będziemy mieli dźwięk na HDMI. Więc to jest ciekawe rozwiązanie. Dodatkowo dostałem przewody, którymi możemy tutaj się podłączyć i zamiast tego zewnętrznego kabla musielibyśmy tutaj się trochę pobawić jeszcze w lutowanie. Ja nie chcę lutować płyty Amigi 1200, więc wykorzystam to w ten sposób. Dodatkowo stąd tutaj, jak widzicie, jeszcze idzie taki dodatkowy przewód i tu jest czujnik do pilota z diodą sygnalizacyjną, także będziemy mogli sterować całym urządzeniem. Także jest to, myślę, mocno przemyślane urządzenie. Mamy możliwość wypuszczenia dźwięku przez HDMI bez konieczności podłączania tutaj lutowanych przewodów, co możemy zrobić, ale nie musimy. Mamy cały czas mamy możliwość podłączenia Warpa, mamy możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału wideo po HDMI od jakiejś tam karty graficznej i przełączenia tego pilotem. Także jest to fajne rozwiązanie.
Jak się sprawdzi, zobaczycie sami w kolejnych ujęciach. Oczywiście pokażę jeszcze, jak wygląda ten element cały z tylnej części, tak żebyście zobaczyli, jak się Amiga prezentuje. Jest tutaj w kolorze czarnym, czyli tak jak przycisk od stacji dyskietek, czy sama klawiatura w tej Amidze, więc myślę, że to dosyć ciekawe rozwiązanie i prezentuje się tak, jak widzicie. Jak widzicie, mamy tutaj zainstalowaną tą taką płytkę wyjściową od Scandablera. Mamy podłączony przewód HDMI z wyjściem obrazu i mamy tutaj na wejściu cincze podłączone. I te cincze, jak sobie zwrócicie uwagę, czyli wychodzi nam standardowo dźwięk Amigi. Ten dźwięk Amigi możemy sobie, tak jak ja to zwykle robię, możemy przechwycić bezpośrednio do jakiegoś tam urządzenia audio. W tym przypadku chcę Wam koniecznie pokazać, że działa to po HDMI bez lutowania, czyli dostarczam ten dźwięk tutaj. Sama ta płytka jest bardzo solidnie wykonana, z grubego plastiku. Jest to chyba wydruk 3D. Od dołu jest mocowany śrubą, także jest to naprawdę bardzo, bardzo stabilnie i porządnie wykonane. Za chwilę Wam pokażę, jak to działa w praktyce. Ok, tak prezentuje się obraz z Amigi. Jak zauważył na poprzednim materiale jeden z użytkowników, to rybie oko sprawia, że ten monitor LCD wydaje się troszeczkę taki jak stary CRT. To jest bardzo trafne spostrzeżenie. Dlaczego Wam znowu pokazuję przez to rybie oko? Przez niektórych znienawidzone, inni dla innych dosyć ciekawy sposób przechwytywania obrazu, ze względu na to, że chcę Wam pokazać, że dźwięk jest nagrywany przez, odtwarzany właściwie przez HDMI, podłączony do tego monitora, a z tego monitora mam podłączone pod głośniki komputerowe. Także za pomocą mikrofonu, który też mnie nagrywa, jest to mikrofon pojemnościowy, czyli dobrze zbierający okoliczne dźwięki, będę chciał Wam pokazać, jak brzmi ten dźwięk. Niestety, jeśli bym to podłączył pod tradycyjny sposób capturingu, przechwytywania ekranu, takich możliwości usłyszenia przez HDMI byście nie mieli, a chcę Wam to pokazać, że to po prostu działa. Także zaczynamy. Jak widzicie, Scandabler idealnie tutaj dopasowuje obraz w mojej Amidze. Jest to rozdzielczość 800x600. Mogę Wam pokazać, jak wyglądają poszczególne jakieś testy rozdzielczości, czyli mamy od klasycznego low resu, gdzie możemy sobie to przetestować. Widzicie, jak to wygląda. Tutaj jakieś rozdzielczości wyższe, nawet 1200x512. Już widać, że troszeczkę obraz się dłużej generuje, bo to jest naprawdę bardzo wysoka rozdzielczość. Wygląda naprawdę super. Chciałem Wam powiedzieć, że monitor jeszcze pracuje w takim trybie, że nie pokazuje naturalnej wielkości obrazu, tylko jeszcze rozszerza, także no, normalnie mielibyśmy obraz 4x3 przy rozdzielczości 800x600. To jest ta rozdzielczość, z której ja tutaj korzystam, jeśli chodzi o system pulpit Amigi. No, wygląda naprawdę naprawdę imponująco. Imponująco, jeśli chodzi o jakość obrazu, ale również imponująco, jeśli chodzi o dopasowanie. Także te zdefiniowane już w firmware'ze rozdzielczości podstawowe, one naprawdę bardzo ładnie działają, bardzo ładnie się skalują. Także tu jeszcze Wam pokażę jakiś test. W tej chwili 640x512. Także to wygląda naprawdę super. Jeśli ktoś z Was w latach 90., tak jak ja, używał Amigi i spotkał się z kilkoma tytułami, które działały w wyższej rozdzielczości i ze względu na to mieliśmy migotanie na ekranie, to tutaj jest to całkowicie wyeliminowane i tutaj mogę Wam pokazać na zasadzie
jak to wygląda w grze Darkseid. Jest to tytuł wyższej rozdzielczości i wyglądał na Amidze znakomicie na screenach. Niestety tradycyjnie na ekranie po prostu migotał. Tutaj macie bardzo ładnie prezentujący się obraz. Oczywiście w dolnym prawym rogu mamy tutaj informację, jak wygląda rozdzielczość, jak wygląda kwestia nawet dźwięku. To jest ciekawe. Mam nadzieję, że dźwięk z samej gry słyszycie. To jest właśnie dźwięk z HDMI. Okej, ja już wychodzę z samej gry. To jest ciekawe, że tutaj wszystkie informacje mamy tutaj w dolnym prawym rogu. Nawet takie paski dźwięku, który jest przechwytywany z HDMI. Także w momencie przełączenia rozdzielczości, jeśli byśmy od razu mieli dźwięk, to widać tutaj paski, które się poruszają, lewy i prawy kanał. To Wam będę chciał jeszcze pokazać, bo jest kilka bardzo ciekawych opcji tutaj związanych z... szczególnie z Amigą, jeśli chodzi o tworzenie sceny stereo, która jest bardzo specyficzna. Tutaj mamy pewne możliwości regulacji, więc to będę chciał Wam pokazać. Może zróbmy to w tradycyjny sposób. Czyli jeśli ja bym tutaj pokazał Wam to na tym sławnym Quake'u. Aha, mamy przełączony system na Warp OS. To zwróćcie teraz prawy dolny róg uwagę, jak się zaraz pojawi dźwięk. O, widzicie? Tam takie paski się pojawiają, lewy i prawy. Także mamy tutaj dodatkowe możliwości kreowania sceny. Do zestawu dołączony jest taki pilot, mam nadzieję, że będzie tutaj go widać. On jest oczywiście na IRD, która jest zamontowana tutaj w Amidze, pokazywałem Wam sam montaż. I jeśli sobie tutaj wejdziemy w samo menu, to mamy tutaj ustawienia takie globalne, kwestie dotyczące samego ekranu, kwestie dotyczące audio, takie ustawienia główne plus zaawansowane, gdzie możemy nawet aktualizować firmware. Natomiast mamy na przykład overscan, czyli dla danego monitora, jeśli sobie tutaj dopasujemy obraz, to możemy tutaj sobie, że tak powiem, dopasować jego wielkość, ewentualnie przesunąć go. I to są takie ustawienia, które dla danej rozdzielczości zostaną zapisane. Czyli jak korzystamy z jakiegoś monitora, możemy sobie dla danej rozdzielczości jeszcze dokładniej dopasować do danych ustawień obraz, ekran. I na podstawie tego ekranu już mamy zdefiniowane dla tego monitora. W przypadku przełączenia do innego, który troszeczkę inaczej pracuje, trzeba będzie jeszcze delikatnie to dostosować. Ale jakby nie patrzeć, jest to bardzo ciekawe. Tu jest sporo takich zaawansowanych funkcji, ja nie będę tego tak naprawdę mocno przekopywał się przez te funkcje, ze względu na to, że oryginalnie już bardzo dobra praca jest zrobiona i są super widoczne rozdzielczości, zakresy wielkości ekranu, to jest super dostosowane już przez samego producenta, czyli tak naprawdę jest to zrobione prościej niż w przypadku tutaj Individual Computers i ich skandablerów, gdzie mamy mocno zaawansowane ustawienia w samym oprogramowaniu. Tutaj już mamy takie predefiniowane sety, które możemy dodatkowo dostosować. Także jedna i druga możliwość dla jednych skandablerów i dla innych
ma pewnie plusy i minusy. Jeśli mamy problemy z definiowaniem rozdzielczości w skandablerach Individual Computer, to tutaj naprawdę bardzo szybko i sprawnie to idzie. Dla mnie ta opcja jest ciekawsza, no chyba, że ktoś lubi siedzieć i grzebać tam dniami w ustawieniach. Natomiast może nie do końca o to chodzi. Także ten produkt jest super. Moim zdaniem jest łatwiejszy w obsłudze. Nie ma takich zaawansowanych, bardzo szczegółowych ustawień, jak w przypadku oprogramowania w konkurencyjnych skandablerach. Natomiast on jest prostszy, super się go montuje. Ten dźwięk, który możemy przez HDMI dostarczyć w prosty sposób, bez konieczności lutowania. Sam skandabler jest super umocowany, dużo stabilniej niż w przypadku skandablerów, chociażby w tej wersji AGA, w wersji trzeciej, gdzie czasami jest problem z doleganiem skandablera do tam układu graficznego Amigi, tam trzeba go mocniej dociskać, bo w oprogramowaniu wyskakuje informacja, że nie ma podłączonego urządzenia. Tam się różne rzeczy mogą tutaj wydarzyć. W przypadku tego skandablera tu jest wszystko bardzo solidnie zamontowane. Zresztą pokazywałem wam przez... Mogłem podnieść całą Amigę, trzymając za ten element dociskowy skandablera. Także dla mnie to rozwiązanie jest bardzo, bardzo fajne, przemyślane, a jednocześnie jest to polska firma entuzjastów, którzy zajmują się troszeczkę innymi rzeczami, ale super, że mają czas i robią tak fajnie zaawansowane urządzenia dla Amigi. Chcę wam jeszcze audio pokazać koniecznie. Dlaczego? Bo zobaczcie, ja tutaj mam zmniejszone volume do natężenie dźwięku do 70%, ale jeszcze mamy coś takiego jak strefę stereo. Amiga ma w specyficzny sposób rozstawione stereo, więc tu możemy sobie to jeszcze delikatnie korygować i to jest naprawdę super fajna opcja, którą warto używać. Także skandabler tak naprawdę tutaj skonfigurowałem bardzo szybko i sprawnie. Mówiąc szczerze, dla tego monitora musiałem troszeczkę pobawić się z pozycją ekranu, bo mamy taką tutaj możliwość, czyli możemy sobie dla danej rozdzielczości dopasować, jak ten obraz ma się tutaj znajdować na danym monitorze. To jest jeszcze mocniej utrudnione ze względu na to, że to jest jeszcze funkcja rozszerzania ekranu, także chciałem sprawdzić, czy sobie z tym poradzi skandabler. I jak widzicie, radzi sobie po prostu znakomicie. Także Quake tutaj prezentuje się super. Mogę powiedzieć, że działa jeszcze szybciej, bo kartę PowerPC przełączyłem w tryb pamięci działającej na jeszcze w szybszym trybie. Także jest to naprawdę niesamowita karta, jakość dźwięku jest naprawdę super, także możemy sobie wyprowadzić dźwięk bezpośrednio z Amigi, możemy wprowadzić na skandabler, który prześle nam po HDMI ten dźwięk, naprawdę super sprawa, także jeśli szukacie takiego rozwiązania, to mam nadzieję, że ten film będzie dla was pomocny. Także ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że film będzie dla was użyteczny. Nie tyle, co wam się spodoba, co będzie dla was użyteczny, jeśli zastanawiacie się nad wyprowadzeniem HDMI obrazu z Amigi, czyli z komputera z lat 90. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.